Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak roztropny wychowawca powinien podchodzić do współczesnej kultury popularnej. Zapraszam. Osoby, które świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do problemu wychowania, bardzo często mają taką tendencję, żeby bardzo zdecydowanie chronić swoje dzieci przed jakimiś wpływami, bodźcami, które uważają za szkodliwe. Otóż bez wątpienia jest to element pracy wychowawczej, który ma swoje znaczenie i bez wątpienia jest to rzecz istotna i właściwa, a więc jak najbardziej wychowawca powinien, szczególnie w tych młodszych latach, w tych pierwszych latach pracy wychowawczej, powinien uważać na to, czym jego dziecko się karmi. Natomiast im dziecko staje się starsze, szczególnie gdy wchodzi w okres dojrzewania, tym bardziej należy uczyć to dziecko radzić sobie z różnego rodzaju informacjami. I jak najbardziej jest bardzo ważne, żeby jak tylko rozpoczyna się ten okres dojrzewania, już gdzieś tam w szkole podstawowej, żeby uczyć młodego człowieka konfrontować się z różnego rodzaju ideami, z różnego rodzaju bodźcami i wskazywać mu, to jest właściwe, to nie jest właściwe, dlaczego to jest właściwe i dlaczego to nie jest właściwe. Dlaczego uważamy, że to i to jest niekorzystne, dlaczego na to nie warto poświęcać czasu i tak dalej. To znaczy młody człowiek wraz z postępem lat coraz bardziej potrzebuje rozumieć, dlaczego coś jest dobre, a coś jest złe. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili również odnieść się do wytworów współczesnej kultury popularnej w pracy wychowawczej. Wykorzystać tam, gdzie się da wykorzystać w sensie pozytywnym i wskazać na to, co jest negatywne, tak aby ten młody człowiek zrozumiał nasz przekaz, zrozumiał, dlaczego robimy coś w ten sposób, a nie w inny, dlaczego czymś go nie karmimy, a czymś uważamy, że powinien się właśnie zajmować i w tym powinien się konfrontować. W szkole mamy naszą sodalicję Amor Veritatis z łacińskiego umiłowanie prawdy. Otóż ta sodalicja w dużej mierze zajmuje się właśnie tym. Jest to sodalicja przeznaczona dla licealistów, gdzie ja staram się pokazywać młodym ludziom właśnie wytwory, między innymi wytwory współczesnej kultury popularnej i od razu wskazywać, co jest tam właściwego, co jest tam niewłaściwego, czego możemy się tam nauczyć, a na co warto zwrócić uwagę, że dobre to nie jest. Moim zdaniem jest to naprawdę kopalnia różnego rodzaju wartościowych informacji i rzecz bardzo, bardzo cenna. Podam teraz przykłady, które pokazałem naszym uczniom i powiem również, jak je skomentowałem. Pierwszy film to film Bezsenność w reżyserii Christophera Nolana z roku 2002. Jest to film, który moim zdaniem idealnie nadaje się do tego, żeby omówić z młodymi ludźmi, może niekoniecznie najmłodszymi, tak jak wspomniałem, to są już licealiści, z młodymi ludźmi kwestie zasady, że cel nie uświęca środków. Jest to piękna historia, która może posłużyć za ilustrację właśnie tejże zasady. Historia dobrego, starego, doświadczonego policjanta, który, aby skazać człowieka, który ewidentnie jest winny, a na którego nie ma dowodów, sam fabrykuje te dowody. To się dzieje jakby jeszcze przed samą akcją filmu i później cały film, który opowiada jakby inną historię, historię innego śledztwa, przez cały film ten wątek się gdzieś tam przewija i ta sytuacja powoli, powoli dogania tego policjanta. To się powoli gdzieś tam na nim mści i na końcu w tej finałowej scenie ten stary, doświadczony policjant, którego historię naprawdę bardzo tak drastycznie, obrazowo pokazuje ten film, przekazuje tą bardzo ważną informację, którą można potraktować jako morał całego filmu.
Jest to dosyć taki, powiedzmy, ciężki film w sensie tej atmosfery, jednak niezwykle piękny właśnie, niezwykle dobrze przedstawiony i może posłużyć jako piękna ilustracja dla zasady, że cel nie uświęca środków. To jest jeden przykład. Innym przykładem jest starszy film z roku 1963 w reżyserii Lucino Viscontiego, Lampard. Jest to film, który również pokazywałem moim uczniom właśnie na spotkaniu z Odalicji, który uważam również za film, który naprawdę może wiele nas nauczyć, z którego można wiele wyciągnąć. Oczywiście za każdym razem, gdy mówię, że właśnie jakiś film czegoś może nas nauczyć, to jest ważne, żeby wiedzieć, że on nie robi tego automatycznie. To nie oznacza, że każdy, kto obejrzy ten film, to na pewno wyciągnie takie i takie wnioski. Właśnie dlatego jest bardzo istotne, żeby oglądać go pod pewnym kątem, żeby również skomentować ten materiał, tą rzecz, z którą się konfrontujemy, bo to niekoniecznie przecież muszą być filmy. Tak jak najbardziej właśnie na naszych spotkaniach z Odalicji staram się pokazywać również fragmenty książek, czasami utwory muzyczne, właśnie wytwory współczesnej kultury popularnej, mniej lub bardziej współczesnej kultury popularnej i pokazywać na pewne aspekty, zagadnienia naszego życia, naszej wiary, naszej filozofii, które gdzieś tam się przewijają i które warto jest dostrzec. A więc film Lampard jest to bardzo ciekawy film, znowu długi i można powiedzieć, no jest to rok 63, czyli to była jeszcze inna kinematografia. To jest taki powolny film, długi, którego nie ogląda się tak jak współczesnych filmów akcji. Natomiast pokazuje znowu, może on pokazać nam rzecz bardzo, bardzo wartościową, szczególnie z komentarzem. Mianowicie, jest to historia człowieka, który w obliczu rewolucji Garibaldiego, hrabia, który w obliczu, czy książę, który w obliczu rewolucji Garibaldiego przyjmuje zasadę, że wiele musi się zmienić, aby wszystko pozostało tak samo. I on próbuje niejako współgrać z tą rewolucją tak, żeby tak naprawdę wszystko zostało po staremu, czyli gdzieś tam przyjdzie nowa forma arystokracji, która mniej lub bardziej zajmie miejsce tej starej arystokracji i on uważa, że to trzeba tak się wpasować, wydaje swojego krewniaka za właśnie taką pannę z tej nowej, w cudzysłowie, arystokracji, to znaczy z takiego rewolucyjnego, bogacącego się właśnie domu. I ten film pięknie to opowiada, pokazuje właśnie mnóstwo różnych charakterów, mnóstwo różnych postaw, jednak brakuje, bo tak naprawdę moim zdaniem tego, co najważniejsze właśnie w tym kontekście, to znaczy samego zakończenia, które wyjaśnia, to, które wyjaśnia nam, dlaczego ostatecznie ta postawa się nie udała. I tego w filmie tak naprawdę nie ma, dlatego znając powieść, na podstawie której został ten film nakręcony, warto tam wskazać na to samo zakończenie. I to zakończenie pokazuje, że ten książę ostatecznie w obliczu śmierci przyznaje Garibaldiemu, że zwyciężyłeś, że pokonałeś nas, że jednak ta metoda, ta zasada mu się nie udała. I jak i dlaczego, to jest rzecz moim zdaniem fascynująca i pięknie jest właśnie móc to pod tym kątem oglądać i też innym pokazywać. Ciekawie można to połączyć, co też starałem się zrobić na jednym ze spotkań właśnie naszej szkolnej Sodalicji. Można to połączyć z tym, co działo się u nas w Polsce za czasów tak zwanej przemiany ustrojowej, kiedy właśnie komunistyczni potentaci w zasadzie zastosowali tą samą zasadę, to znaczy wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało tak samo i komunistyczni potentaci stali się tymi w cudzysłowie kapitalistycznymi potentatami właśnie w imię tej zasady, to znaczy być może nieświadomie, ale właśnie zastosowali tą zasadę i mniej lub bardziej im się to udało, co jakby nie znaczy, że to za każdym razem i zawsze może się udać, ale na pewno jakby w tym konkretnym przypadku jest to rzecz, którą również właśnie warto zauważyć. Warto to dostrzec w przypadku naszej historii najnowszej, jak się ta przemiana ustrojowa dokonała, że nie jest to taka tylko prosta rzecz, jakby się niektórym wydawało, jakby to niektóre podręczniki do historii chciały pokazać, że tak naprawdę właśnie jest to rodzaj zastosowania praktycznego tej zasady. Wiele się musi zmienić, żeby wszystko pozostało tak samo. Myślę, że taka konfrontacja z tymi wytworami współczesnej kultury popularnej jest dla młodego człowieka bardzo ważna. Moim zdaniem
gdy wychowawca próbuje człowieka dobrze wychować i tylko właśnie pozostaje na takim poziomie moralizatorskim, ewentualnie ideologizowania, to może to się skończyć tym, że młody człowiek widzi taką przepaść pomiędzy tym, co gdzieś tam słyszy na katechezie, czy słyszy od rodziców, a tym, co współczesny świat oferuje, i widząc przepaść, widząc, że to w żaden sposób się ze sobą nie zgrywa, istnieje moim zdaniem duże ryzyko, że zwróci się ku temu, co jest bardziej kolorowe, bardziej jaskrawe, bardziej interesujące, czyli do tego przekazu, powiedzmy, tej współczesnej kultury popularnej. Natomiast gdy wychowawca zupełnie świadomie pokazuje na te wytwory i mówi: zobacz, to jest dobre dlatego i dlatego, zobacz, to jest złe dlatego i dlatego, to jest pod tym względem bardzo dobre, ale niestety ma taką i taką wadę. I w ten sposób to stwarza takie połączenie właśnie pomiędzy wzniosłymi ideałami, które staramy się przekazać, a tym, z czym gdzieś tam ten młody człowiek codziennie może się skonfrontować. I to uczy go oceny tych rzeczy, dostrzegania w tych wytworach współczesnej kultury tego, co właściwe, tego, co niewłaściwe. To jest rzecz moim zdaniem bardzo cenna. To staramy się również właśnie w naszej szkole robić w trakcie chociażby tych naszych spotkań sodalicji Amor Veritatis. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.